Dzień dobry. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Bezdomnych codzienny Poznań. Chciałbym spytać poznaniaków na temat adopcji czy kupna zwierząt. Halo, dzień dobry. Codzienny Poznań. Chciałbym się pani spytać, czy adopcja czy kupno zwierząt? Nie, myślę, że chyba adopcja. A dlaczego adopcja? No bo skoro już są te zwierzęta, które czekają na kogoś, no to dobrze by było, żeby ktoś się nimi zajął, nie? Czy adopcja czy kupno zwierząt? Raczej adopcja. Sam mam adoptowane dwie szynszyle i nie uważam, że jednocześnie, że kupno oczywiście z legalnych, zarejestrowanych, sprawdzanych hodowli jest złe. Pseudohodowle do wywalenia, tym bardziej jakieś hodowle na futro. Jasne. Adopcja i kupno ze sprawdzonych źródeł. Jak wyglądała adopcja? Prosto czy raczej z problemami? Nie miałem problemów. Adoptowałem szynszylę z grupy Adoptuj Szynszyla na Facebooku. Od osoby prywatnej jest tam bardzo dużo takich ogłoszeń. Współpracują też z Puchatym Patrolem, także jeżeli nie ma na przykład możliwości dowozu, bo jest to grupa działająca na całą Polskę, to Puchaty Patrol też organizuje dowóz. Super, dziękuję panu. Dzień dobry, co coś nie Poznań. Chcieliśmy się spytać, czy adopcja, czy kupno zwierząt? Adopcja, zdecydowanie. Adopcja? A dlaczego? No jest tyle zwierzaków, które szukają domu, więc też nie jestem za rasowym jakimś. Wszystko zależy, jeżeli te rasowe też są jakby robione, znaczy robione, hodowane po prostu w sposób to jakby kulturalny, tak? W pełni świadomy tych zwierząt i nie tak po klatkowemu, no to czemu nie, no ale wiadomo, że z adopcji zawsze lepiej takiego zwierzaka przyjąć, bo jest bardziej, bardziej przyjacielski i pewnie nauczony trochę życiem. Jasne, bardzo dziękuję. Dzień dobry, codzienny Poznań. Pies czy kot? Pies. Dlaczego? Bardziej posłuszny, jak się zawoła, to przyjdzie i nie ma wyrypana na człowieka. A jak pan sądzi, lepiej zaadoptować psa czy kupić? Moim zdaniem zaadoptować. Jest tyle piesków w schroniskach, że każdy mógłby przygarnąć chociaż jednego i by były puściejsze. Dzień dobry, codzienny Poznań, sondę przeprowadzamy. Adopcja czy kupno zwierzaka? Adopcja. A dlaczego? Ponieważ jest bardzo dużo w schronisku w tej chwili zwierzaków i można sobie wybrać. Nie trzeba kupować nowego pieska. Można się zaopiekować takim opuszczonym. Jasne. Dziękuję panu bardzo. Codzienny Poznań, sonda. Czy pani jest za adopcją czy za kupnem? Za czym? Za adopcją czy za kupnem zwierzaka? Nie, no za adopcją. A dlaczego? No a czemu tamte mają cierpieć i być i czemu mamy płacić, jak możemy je wziąć po prostu ze schroniska? Jasne, dziękuję pani bardzo. Dzień dobry. Sondaż. Psy czy koty? Co pan preferuje? Koty. A czy adopcja czy kupno zwierzaka? Raczej adopcja. Znaczy powiedziałem, że preferuję koty, ale psy też bardzo lubię. Po super. Prostu do mojego trybu życia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, codzienny Poznań. Sondaż. Psy czy koty? Co? Psy czy koty? Przyznaję, że nie rozumiem. Czy pan bardziej preferuje psy czy koty? A, teraz do mnie dotarło. Ja psy. Psy. A czy adoptował pan kiedyś jakieś zwierzę albo coś pan wspomógł, jakieś schroniska? Wspomogłem, ale nie adoptowałem, bo mam chłopaków uczulonych na sierść wszelaką. Jasne. Dziękuję panu bardzo. Kocham przynajmniej życia. No, sam zaadoptowałem pieska ze schroniska. Ma pan psa schroniska? Tak. A kiedy pan go zaadoptował? Z rok temu. A cieszy się pan z tej decyzji? No, niezmiernie. O, to jak miło. Dzienny Poznań. Wolelibyście psa czy kota? Psa. A dlaczego? No bo jest bardziej taki ten, nie? Ja nie wiem nawet. Ja wolałbym psa po prostu, bo wolę psy niż koty. A dlaczego? Bo nie wiem, tak po prostu. Bo można się z nim bardziej zaprzyjaźnić, nie? No, niż z kotem. A wolelibyście zaadoptować czy kupić? Jak już to adoptować? No, bo one nie mają domu niby i ten, nie? Fajny uczynek. No tak. A czy kiedykolwiek przekazaliście coś typu koc albo jakąś karmę dla schroniska? Tylko szkolne jakieś były akcje, no. To wtedy, no. Dziękuję bardzo. Psa, zdecydowanie. A dlaczego? Wydaje mi się, że są bardziej wdzięczne człowiekowi za to, jak ja zajmuję się nimi ogólnie. A czy wolałby pan zaadoptować psa, czy kupić? Wydaje mi się, że kupić. A dlaczego?
Nie wiem, w sumie. Wydaje mi się, że adopcja też jest dobrym wyborem, ale ja kupiłem z hodowli. A jak ma rasę? Buldog francuski. A czy kiedykolwiek przekazał pan coś na rzecz schroniska? Do tej pory nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Aby pan psa czy kota? Kota. Zdecydowanie kota. A dlaczego? No bo są mniejsze, trzeba w sumie nimi opiekować, trzeba ich wyprowadzać na dwór i są mniejsze, bardziej przytulone. No. A wolałby pan zaadoptować czy kupić? A no zdecydowanie zaadoptować. A dlaczego? No bo po co kupować, skoro już są takie, które potrzebują nowego domu i czekają tylko. A czy kiedykolwiek przekazał pan coś na rzecz schroniska dla zwierząt? Schroniska dla zwierząt typowo nie chyba, ale wspierają Greenpeace na przykład. Dzień dobry, codzienny Poznań, sondaż przeprowadzamy. Psy czy koty? Koty. Koty. Adopcja czy kupno? Adopcja. Super, dziękuję bardzo. Dzień dobry, codzienny Poznań, psy czy koty? Czy pani wybiera psy czy koty? Chyba psy. A adopcja czy kupno zwierzaka? Wie pan co, miałam kiedyś, ale już w tej chwili nie. No jeżeli to kupno. Super, dziękuję pani bardzo. Dzień dobry, codzienny Poznań. Co pani preferuje, psy czy koty? Ja preferuję psy. Super, a czy jakby pani miała się zdecydować, czy adopcja czy kupno? Adopcja. Super, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Jak widać, poznaniacy jednak wybierają adopcję. Oraz preferują psy. Dziękujemy bardzo.